Hej, cześć siemano wszystkim ludzie z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek Sid Meier's Pirates. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pływaliśmy sobie tu gdzie i tej nazad i odkryliśmy mapę skarbów Li Olonielza, jakoś tak, El Olonaj, no coś po francusku, ja nie umiem po francuskiego, aż tak. Zatem tak, mamy to niedaleko San Juan, nie wiemy po której stronie San Juan, jednakże wiemy, że to jest na tym Puerto Rico. Gdzieś tu. Ale my sobie teraz tym zaprzątać głowy nie będziemy. Dlaczego? A natomiast sobie popłyniemy do Santo Domingo. Dlaczego? A bo tak. Bo tak, tak sobie postanowiłem. O, patrzcie, jaki tam ładny. Transportuje imigrantów. Może francuskich imigrantów z Warszawy. Pyr, 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 pyr. The ship bearing. O, to dobrze, chyba że dopłynął. Tutaj mamy tych, jak to się nazywa? Tak, misjonarzy. Aj, kusi, kusi, kurwa, kusi. I chuj skusił. Aaaa, ta, 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 ta. Nie wiem, gdzie odpłynie. 10 gun. 50. A właśnie, mówiliście mi, że statek flagowy. Tak, statek flagowy ma z definicji więcej tego. Definicji ma więcej, jak to się mówi? Załogantów, tak? Nie wiedziałem tego. Znaczy pewnie wiedziałem, ale zapomniałem. Dzięki, że mi przypomnieliście. Niestety nie mamy tutaj kul łańcuchowych kartaczy, ale damy sobie radę. Dobra, elo. Santo Domingo. Galeon. Handlowy. Ale galeon. Nie. No niestety bijemy się pod wiatr, zatem nie jest to zbyt dobre. Ale to nic. O Boże. Tak zjebać. Okej. Dobrze. Kusili za bardzo, no. Kusili za bardzo. Wow. Ale mnie przekręciło. Dobra. Dobra. Zwinąć żagle. Pięknie, Patryk. Pięknie. Pięknie to dojebałeś teraz. Dobra. Żagle wypuścić. Bum. Dobra, poddajcie się już. Już nie macie żadnych szans. Macie dwa działa, mimo iż wyskakują wam. Wyskakuje wam trochę więcej. Abordaż, szmateksy. O. No i fajnie. Okej. Okay. Pieniądze, znaczy pieniądze 384 zebraliśmy, teraz jedzonko. Nie macie nic tutaj, nic ciekawego za bardzo. O, zatrzymajmy ten statek. Który statek jest lepszy? Great Galeon czy West Indiaman? To jest chyba podobne. Tu Max. No, nie wiem. Wydaje się, że te statki są bardzo podobne. Ale będę pływać na tym. Nie będą do nas. Kurwa, będą do nas strzelać. Dobra, to odpływamy stąd. Nie chcemy. Nie chcemy żadnych tych kłopotów. Dobra. Przynajmniej na razie. A, tu są już Francuzi. Opłyniemy do Port Royal. Albo tu, jak do nas nie będą strzelać, zakradniemy tutaj. Nie będziemy na razie do nikogo strzelać, bo po co? Mamy wszystko, co chcieliśmy. Trzeba posprzedawać ten cały syf. Proszę we mnie. Nie atakuj. Widzicie, chcieli mnie sprowokować. O! Chichen Itza. Friendly Indian Village. Siema, Indiańce. Pogadajmy z wodzem. Aurew Warriors.
A powiem już, że Leo Gale. Nie ma za co. Trade? O, a wy. A już się cieszyłem, a już się cieszyłem. Dobra. Dzięki Indianie. Teraz Indianie lecą na jakieś. A, tu lecą. Francuzi. A niech idą. Można tutaj przejmować miasta, ale my jeszcze nie jesteśmy gotowi na przejmowanie miast. Znaczy w sumie może i byśmy byli gotowi, ale nie, spokojnie. Popójmy jeszcze do San Nicolas, do tych jezuitów. A teraz by się zaatakowało taką wojenną, wojenne kanu Indian. Dobra, San Nicolas. Friendly jezuit mission. Pogadajmy z tym opatem. O! On ma informację o mojej siostrze. Skąd, grubasie? Baron Raimondo. Jak się teraz nazywasz, co? Tutaj. Dobra, Baron Raimondo. To jednak nie jest minister Waszczykowski. Ale jego wspólnik. Ten zły minister sprawiedliwości. Dobra, nieważne. Będą do nas strzelać? Wiecofnąć. Będą strzelać? Nie będą. Dobra, pogadajmy z gubernatorem. O, jesteście w wojnie z Anglikami. Pięćset sztuk złota. A spoko. Niech będzie. Tam. Stać mnie. Dobra, chodźmy do tawieryny. Tutaj mamy ziomeczków. 12. No, zapraszam do mojej bandy. Tak, tak, zapraszam. O nie, to jest za drogie. Stary, 1200 sztuk złotych. Tak, Rick. O, to niedaleko. A popłyniemy tam. Pomieszczę się. Dobra. Okej. Okay. Ale ja chcę tu posprzedawać. Dużo rzeczy. Sprzedaj. Sprzedu. I to też. Kupimy jedzenie. Teraz sprzedam do 20. Bo i tak więcej chyba nie możemy mieć. Okej, okay, i teraz sprzedajemy cukier, żeby zebrać za niego wszystkie te pieniądze. O, sprzedaliśmy cały cukier. Fajnie. Wszystko dobra. Shipwright. Sprzedaj to. Demstę też sprzedamy. Widzimy 60 tych. No tak. Dodajmy, bo po co na to? Jednym statkiem będziemy szybsi. Załatwiliśmy sobie jakieś te. Lepsze te. Nie, nie chcę. Tutaj już byłem. Okej. Okay. Dobra, starczy nam jedzenia na 10 miesięcy. I teraz tak. Możemy albo płynąć do złego barona Raimondo, który płynie sobie gdzieś tu, albo płynąć, pobić L'Olonialaza, jakoś tak, który jest gdzieś, nie chcę tylko, który jest gdzieś tu albo tu. Wiecie co, popłyniemy do L'Olonialaza. Dobrze ja to płynę? Tak. To jest Haiti, o ile się nie mylę. Ta wyspa. Oby tu nie było żadnego trzęsienia ziemi, bo będzie przypał. Indianie coś tam zaatakowali. O, hiszpańskie galeony. Jak to się wpłynie? A tu już jest Kuba. Okej. Okay. Trzeba w tę stronę. Pinąć żagle.
Pod wiatr to raczej średnio. Dobra, rozwinąć, bo zbliża się burza. I patrzcie, jak nas wyrzuci troszeczkę. O, widzieliście? Nie opłaca. Francuzi. A właśnie, i nie mapa, tylko piratopedia? Nie, nie, nie. Tutaj coś w stylu. W ogóle zmieńmy nazwę. Spilestrum. Co to kurwa ma być? To będzie. Jak się będzie nazywać mój statek? Roddak. Potem możecie wymyślać nazwy dla nowych okrętów, które będę mieć. Może się zasugeruje. La Creek. Nie, już go tam nie ma, ale cóż. Transportuje imigrantów. Na fary. O. Brytyjski ten. Angielski przemytnik. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Muszę mieć jakąś lepszą pozycję do niego. Bo w trakcie bitwy będzie niewesoło. O, proszę bardzo. Trochę średnio bym powiedział. Zwinąć żagle. Ucieknie nam. To jest więcej niż pewne. On się. No. Piraci. Jak to jest tutaj? Dobra, płynę dobrze. O, Leonial! Siema. Znaleźliśmy go. Ten statek umie pływać tylko z wiatrem. No i zgubiłem go. Ludzie już są tak trochę średnio. Jesteś, frajerze. O, bije się. Dobrze, dobrze. Niech się bije. El Olonial. Chwila. Tak, piracka brygantera. On ma fajną, ulepszoną tę bryganderę. Dobra. Jest! O, trochę to dodało. On ma dużo tych członków załogi. Trzeba ich się trochę pozbyć. Jest! O, kurwa, zajebiście. Dobra. Powinniśmy go raczej pokonać. Szósty najbardziej wiożerczy, niebezpieczny pirat na Karaibach. Jego załogantów jest troszeczkę więcej, ale to nic. On bierze długie zamachy, wziął niedobry miecz wziął do walki ze mną. Patrzcie teraz. I je. Wygraliśmy. Szybkość. Mieli wyspecjalizowanego nawigatora i fajnie, będziemy szybciej się poruszać. Witamy na pokładzie, panowie. O, tak, dobrze, dobrze. 3500. Dobra, bierzemy wszystko. Statek też zabieramy, bo żal zatapiać, ma fajne ulepszenia. A zawsze go można sprzedać, tak? No i dobra. I tak kariera naszego. Gdzie to jest? Widzicie? El Olonial spadł na sam dół. W swojej karierze łącznie przejął 11 statków. Dostał 3 awanse. Tak, promocje. Awanse. Znalazł jeden skarb i zebrał 3 unikalne itemy. Ja nie mogę się tym szczycić, ale się staram, tak? Dobra, ale ja mam nadzieję, że 15 minut, no 15 minut, 15 minut, ale zrobiłem bardzo dużo w tym odcinku. Poza tym muszę go jeszcze wyrenderować dla was, zatem mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego razu. Niech moc i piraci będą z wami. Arr!